Witam serdecznie w kolejnym odcinku. 73 minuty sesji. No nie, no to za długo, za długo. W dzisiejszym odcinku, jak widzieliście, będziemy robić kiszonkę. Trochę takim nierealnym stylu, no ale. Ale ma być szybko, ma być tanio, ma być dobrze. Ja muszę zobaczyć, jak to jest pokoszone, tajem. Sorgo. Tak jest skoszone, okej. Pierw muszę kombo wysypać, jak widać. No bo jest pełny, więc w sumie mógłbym to szybciej zobaczyć, że jest pełny i ten dopiero zacząć nagrywać. No ale dobra, już za późno. Tutaj nic ciekawego. O, ty po sorgu jadę. No i dobra, dawaj rura i sypiemy. Rurę musi. Wiadomo co robić. Ci, co lubią grać realnie, niech wyłączą ten odcinek, bo dostaną zawału. I tutaj chyba jeszcze będę musiał to wysypać, tym przyczepę. Tak. Przydałoby się przynajmniej. No i dobra. YouTube. No YouTube tak to wygląda, ok. Jeszcze 5 ton będzie wysypane. Dawaj. Marzenie sobie. To marzenie. Dawaj. Nie przestawaj. I dobra, tu go puszcz, niech sobie jedzie, on sobie przejedzie ten kawałek, a ja będę kosił tutaj kukurydę. Tak, Holmerem. To jest chyba najgorsze, co może być. Znaczy, najbardziej nierealny zbiór kukurydzy, no bo chyba bardziej nierealnego nie widziałem. Znaczy, no widziałem taki, że wiecie, że jakaś przystawka 50 metrów czy tam stoi i zbiera całe pole naraz, no ale... Ten Holmer jest z Mohaba. Tego co pamiętam. On teraz dostał T4 40, coś tam się nazywał Multifruit, czy jakoś tak. Albo z ModHuba, albo z internetu gdzieś. Nim można dosłownie wszystko zbierać. Ja nim przecież nawet marchew kopałem. To marchew kopać to jeszcze, ale kukurydzę zbierać no to tak. Nie bałzo. No ale. Oczywiście GPS jest odpalony, więc można kosić. Już mam 400 ton kiszonki. Dodatek do kiszonek jeszcze mogłem dosypać, ale stwierdziłem, że będę tyle tej kiszonki miał, że chyba to powinno wystarczyć. Ciekawi mnie, czy to w ogóle w silo zjedzie, bo tam chyba 3 miliony wchodzi z tego co tam. Więc zobaczymy. Ten John Deere to jest tak dla ozdoby postawiony tak naprawdę, no bo tym Holmerem to ja wszystko sobie zmieszczę, całe pole prawdopodobnie. Więc tak to wygląda. No i dobra, tu dwa przejazdy i koniec. MO5 ton sorga, mnie to nie interesuje. 440 tony. Ten klin już będę miał skoszony, a pole jest skoszone dopiero w tyle takim kawałku mnie. To jest w ogóle hit. To jest taki kawałeczek skoszony, a już tyle kiszonki jest. Teraz trzeba będzie na odcinku jakieś ładne poprzeczniaki sobie poucinam. I żeby trochę sobie pojeździć tym Holmerkiem, a nie pod gości. No bo pod gości to tam jest nudanie. 40 na godzinę, więc bo ta przystawka tyle może jechać. A było jeszcze Realistic wersja, tam chyba 140 mogło jechać na godzinę. Ale to już było zbyt nierealne. W sumie i tak zbieranie Holmerem
Kukurydzy to jest nierealne, no ale niech już będzie. O, za bardzo do lewej. A, bo to za skrzynkę. Myślałem, że tą studnię zahaczyłem, ale no, nie wiem, przez tą studnię jest niżej. Pamiętam, jak siałem to na odcinku. Nie no, ale orkę już normalną tutaj zrobię, na pugi. Normalne, zwykłe pugi. Dobra, nie będę odpalał GPS-a, bo może mi wyrwie te krzaki tutaj, więc wolę lepiej sobie je odpuścić. I przejadę sobie na rękę ten przejazd. Bo GPS-a mam od tamtej, od prawej strony, tego ustawionego. No tam bliżej krzaków musiałem jechać, bo nie docinałem. Ciekawe, jak muszą być ostre noże w tej przystawce, że on tyle na godzinę sobie ogarnia. Dobra, najgorszy przejazd zrobiony. Tutaj to bez poprzeczniaka, bo wiadomo, jest trawy dużo, więc ten kawałek mogę bez poprzeczniaka sobie nawracać. Nie mogę, jak to wygląda tym kulnerem, nie? Szkrut by mnie zakrakał, jakby to widział. No i dobra, tak to wygląda. Czytaj dalej, zakręty wszystkie. Dobra, tu jeszcze jeden poprzecznik sobie zrobię, a może nawet idę sobie dwa, żeby się lepiej nawracało. Będzie git. Ogólnie taki plan miałem, żeby przed odcinkiem pierwszym folderem to wszystko wyciąć i potem zrobić zwykłą ścieżkę, by najęcić John Deere'em kościć, no ale jednak potem ostatecznie stwierdziłem, że jednak zrobię sobie taki dość nierealny odcinek, ale wtedy będę miał mniej roboty po odcinku, nie? Dobra, pociągnę ten trzeci poprzecznik. Kurde, ale to jest szeroko, no 27 metrów. To teraz już będę mógł nawracać na spokojnie. No i tak to wygląda sobie fajnie. Nie no, fajnie to idzie. Dało, dobra. A, czyli to jednak był idealny GPS z tego, co widzę. Ale tak dla pewności sobie przejadę tędy. To sobie lecę na pół, bo tego widzę, żeby nie wziął. Bo tam zostawał mały rządek, więc lepiej sobie trochę odjechać w prawo i wziąć na dwa razy. Bo i ten hamler tak szybko jeździ, więc nie ma lipy, nie? Tutaj wolny plac sobie zostawiłem, no bo nie chciałem się tego trochę tutaj robić, bo mam bez sensu to było. To bardziej kwadracika niż trójkącika, no ale dobra. Tak to wygląda i to wszystko będzie do orania, więc no, będzie co robić. Ja też nie chcę tego odcinka długiego, 60 minuta. Ja bym się tak z 30 minut, jakby własny katować, to jest dłużej. Bo to dzisiaj tylko to będzie do roboty, więc nic nadzwyczajnego. No ale jadę po najdłuższych przejazdach jak się da. To albo jak najwięcej skoszy tej kukurydzy. No wiadomo, im więcej skoszy, tym lepiej dla mnie, nie? Bo wtedy po odcinku nie będę musiał tyle siedzieć. No i dobra.
780 ton. Prawie 800. Fajnie to, fajnie no. Dobra, nic ciekawego tutaj nie ma, widzę. Więc muszę sobie... Najczęściej oglądamy. Uważaj. Do tyłu. No ustaw się wreszcie, wiesz, no. No i dobra, i ogień. Nie wiem, co to za film sobie włączyć. Przyrodniczy. Może tak. Nic ciekawego. O, krzak. Dam dari rararari dam. Ranga 9. Tak to wygląda. Musi zostać rozładowane. Dobra, zapis, zapis. Tego jeszcze nie oglądałem. A, bo tu jest pełna ciężarówka. Oczywiście, że tak. Nie, no lecimy z tą kieszonką dalej, no tylko postawię tutaj. Czemu on tak słabo hamuje? No i to jest odcinek na wtorek. Na niedzielę jeszcze muszę nagrać się, ale to za chwilę. Tak myślę sobie, czy na piątek sobie od razu nie nagrać Elengrada. To pomyślę, bo to może nawet później. Później pomyślimy. Tutaj trochę będzie ogarnienie save'a po odcinku.
Ale w kolejnym odcinku chyba sobie orkę zrobię. Tak mi się coś wydaje, że chyba sobie orkę capniemy tam na dwa puli. I będzie fajnie. No może nie na trzy to będzie, może nie na trzy, ale... Ale myślę, że na dwa. Dobra. Wysypał 500 kg. No dobra. No patrz, odpolą. O, już milion już jest. No to jeszcze 4 miliony wejdą. Więc będzie pełen kolmer. I może być nawet problem z tym, żeby to zmieścić na silos. Ale dobrze, no taka kieszonka to już prawdopodobnie do końca serii wystarczy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No bo tam trochę krów będzie, tam będzie 500 krów chyba. Ale zobaczymy, bo tutaj te krowy jeszcze muszę mieć. Będę miał dwie porcje krów na razie. I zobaczymy, jak to będzie szło. Siana mają. Leka mają sprzedanego, więc nic, tylko się cieszyć. Uratowany przeze mnie. Można było się domyślić, że przez tego się zablokował, no bo co innego mogłoby go zablokować. Dobra, syp, 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 malutki. A, bo on ma to wyłączone, tego tak szybko jeździł. Dawaj, syp, 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 syp. Nie no, 17 minuta. Jakby tak porobił jeszcze 13 minut. Jeszcze kawałek jestem w stanie skosić, nie? Gdzieś dotąd. Albo ten klinet, te dwa kliny sobie pokosić. Żeby tylko po odcinku tutaj długa prosto została. No, no pomyślę, pomyślę. Na tym klinie jakby coś tam trochę by się działo, no bo krótsze to będą, trochę więcej zakręcania to też. Ciekawie, nie? Teraz pojadę do końca, zaciągnę to po lewej i będę miał ten najdłuższy taki skoszony już. Wtedy na dwa przejazdy będzie krócej już. Nie wiem, może wyrównam to podładny kwadrat, żeby to tylko później pracownik sobie kosił po odcinku. Pomyślę, pomyślę, jak to zrobić. Tu myślę, że trzy przejazdy i nic więcej. Będę tutaj już koło tego... Ty wieży ciśnień. Będzie luz. To dobrze, ten najdłuższy kawałek jest skoszony już. Teraz też będzie szło, bo teraz trochę... Wiadomo, jak zawsze jest trochę szybciej do nawracania, to też inaczej się kosi, nie? No tak przy długie prosty to wiadomo, że to idzie jak diabeł. To 70 ton, tysięcy, przepraszam, na koncie, więc... Nie ma lipy, nie? Nie ma jak to szybko ścina, nie? To jest hit. No i tak sobie teraz myślę. No bo ja teraz jeszcze nie mam innej serii do nagrywania. Bo tego w nocy nagrałem. Fleta w nocy nagrałem. Teraz teoretycznie mogę znowu nagrywać. Ale myślę, że to wieczorem sobie nagram kolejne odcinki. Chyba, że wieczorem będę grał, no to trudno.
Dawaj, 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 dawaj. Już na dwa razy zostało, więc elegancko. Pojadę tam i tu z powrotem zaciągnę to i będę tutaj miał ładnie obkoszony już. Więc fajnie, nie no fajnie to idzie, naprawdę. Nie powiem, że nie, ale fajnie to wychodzi. No i co, teraz chwila przerwy i pójdę chyba dalej sobie fleta nagrać na kolejny. Nie na sobotę, bo właśnie, nie chciałem powiedzieć na kolejny tydzień, ale nie, na sobotę musimy się. Potem jak sobie fleta nagram, to chyba wtedy już będę musiał nagrać sobie tą wielmożę. A raczej na pewno wielmożę będę musiał nagrać, no bo nic innego już nie nagram. Bo ja muszę mieć odcinek na jutro, bo dzisiaj jest sobota, jutro niedziela, to no, muszę mieć odcinek na jutro. Bo ja powiedziałem na tym dzisiejszym odcinku, że już mam nagrany. To nie jest prawda jeszcze. Bo jeszcze go nie nagrałem, a jest już prawie 12, więc... Wiadomo, zanim ja go wyrenderuję... No nagrać to pewnie będę sobie w 2 godziny, nie? Jak o 12 zacznę... Dobra, tego fleta na razie zostawię, bo to nie jest takie pilne aż. Ale mówię, że jak o 12 zacznę nagrywać wielmoże, no to... No to do 14 pewnie zejdzie po prostu 2 godziny, żeby tam ogarnąć ten rzepak do końca i kukurydzę. Kiedy to były renderowe, to też godzina, to będzie 15, zanim to się wrzuci, to będzie 20, kurde. Bo około 5 giga będzie ważył, więc... To praktycznie będzie 20 i będzie... Będzie to już odpowiedni czas na wrzucenie. Się na wrzucenie. No i dobra, pojadę tędy i wrócę tutaj tą lewą stroną i tyle. Tutaj mam ładnie obkoszone już. Może ten klinek skoszę i wtedy to skoszę i wtedy będę chyba kończył odcinek, no bo jest już 22 minuta, więc... Tak trzeba będzie zrobić, jak powiedziałem. O, to też se później obejrzę. Nie no, idzie świetnie. Czy to jest tam dwa przejazdy? No tu są dwa przejazdy, więc w sumie zaraz to zaciągnę i ten klip będę koszył. Nie no, powiem, że idzie świetnie. A skoszony już mam hektarów, w sumie nie wiem ile, no bo on tam sorgę kosi, więc... To też nie będzie takie miarodajne, no ale... Ale zobaczymy... 14 hektarów mi będzie skoszony. Półtora godziny już gram, no bez sesji 90... 100 minut jest. Ale to... Nie, no to ja to miałem w ogóle już o 10 nagrać, a nie o 11.20, nie? Ja to miałem o 10 nagrać, ale że tata przyszedł, no to żeśmy zaczęli debatę robić, no to ja po prostu save'a już nie wyłączałem. Save sobie chodził i godziny no liczył, a praktycznie gra stała w miejscu, bo nic nie było robione. Więc tak to wyglądało. Sobie tam kosi, ładnie to sorgo, co nie kosi. To od ostatniego odcinka zostało, od miniaturki w sobie nawet. Niech tam sobie stoi, a ja sobie dalej półtora miliona już jest kiszonki. Myślę, że 2,5 może będzie, bo tu już jeszcze milion leciutko będzie. No na pewno to jeszcze trochę wejdzie, nie? Zobaczymy, tutaj już dość dużo tej mapy jest wykupione.
No, po dziewiątku to będzie łatwo zobaczyć, że trochę niebieskiego tam jest w środku. Jeszcze złapałem ten jeden z ziemi, który tam stało, więc bardzo dobrze. To mi się podoba. Ratatata, sratatata. No i tak to wygląda. Sieczka. Sieczka ładnie rośnie, więc. 1,6 miliona zaraz będzie, więc. Nie ma problemu. Dobra, ten sorgiem jest pełny, więc zaraz jedzie do ciężarówki się wysypać. Nie ma lipy. Nie, no mówię, o 20, o 20. O 12 muszę nagrać sobie wielmożę. No i potem po wielmożach, jak się będzie renderować, no to będę miał przerwę. Bo będę sobie pewnie TikToki oglądał, no bo jak będzie się renderować, no to nic praktycznie na kompie nie mogę robić. Nic nie mogę robić z tego względu, że po prostu wtedy kompo obciążam. Jak gram, no to strasznie długo się to renderuje. To wtedy się 2 razy dłużej renderuje, nie? Zamiast powiedzmy przykładało 10 minut, no to się robi 25, nie? Czy to nawet do 30, więc. Więc 3 razy wolniej. No bo wiadomo, komp wtedy całą moc przekazuje na grę, a tam w tle, no tam to praktycznie to. Mało co, nie? A tak jak jest wyłączone wszystko, najczęściej jest do tego odpalone jeszcze YouTube sobie, żeby tam sobie film leciał. Żeby mi ekranu nie gasiło i tyle. Tak jest najczęściej robione. Nie, no ale ładnie jest pokoszone, ładnie. Sieczki też już ładnie jest tam zbierane, więc. Niestety muszę tak nawracać, bo inaczej się nie da. No i jeszcze ten przejazd i będzie koniec odcinka. No bo jest 28 minut, ale tak chyba będę kończył powoli, no niż nie będę was katował tym koszeniem. No może to fajnie idzie, no ale po odcinku też muszę coś jeszcze robić. Znaczy, no mnie tam się nie spieszy, żeby po odcinku to kosić, no ale będę musiał. Chyba, że wieczorem się lajmika odpali, to też nie jest głupi pomysł. Znowu na lajwie nikogo nie będzie i to tak. Średnio bym powiedział, no ale zobaczymy. Może w tym czasie coś się będzie film przesyłał. To ja będę sobie tutaj może save'a ogarniał, wtedy zobaczę. Nie, to muszę jechać z tamtej strony, bo tutaj chillowe światło jest. Ale dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ja koszę dalej, więc na razie, cześć, pa, pa, do następnego.